Zuzanna i Antoni to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Dębicy. Czy wpisujemy się w tendencję ogólnopolską? Sprawdzili reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Po raz kolejny okazało się, że przy wyborze imion wciąż cenimy tradycję. Dowodem na to są imiona dla chłopców. Najpopularniejsze w Dębicy to Antoni, kolejne to Jakub i Filip. Jeśli chodzi o dziewczynki, to najczęściej nadawanym imieniem w 2019 roku było Zuzanna. Oprócz Zuzanny, Maja, Lena i Zofia. Okazuje się, że Dębiczanie wpisują się w ogólnopolską tradycję, bo imiona Zuzanna i Antoni też były najczęściej nadawane w kraju. Od kilku lat w tym temacie nic się nie zmienia. Jak podkreśla Bernadeta Rusin, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dębicy, rodzice rejestrujący dziecko na ogół wiedzą, że nie wolno nadawać imion zdrobniałych. Czasami rodzice nadają obco brzmiące imię swojemu dziecku. Można obco brzmiące, imię nie może być ośmieszające i nie może być w formie zdrobniałej. Jest tylko kilka imion, które, jak na przykład Magda, kilka imion, które możemy zarejestrować, jeżeli posiada formę zdrobniałą. Takim imieniem męskim jest Kuba oraz Max. Generalnie jednak dzieciom urodzonym w kraju nadawane są przez rodziców imiona typowo polskie. Rodzice mają 21 dni od narodzin dziecka na zarejestrowanie go w Urzędzie Stanu Cywilnego. Imię można zmienić do 6 miesięcy, ale na to jest potrzebna zgoda obojga rodziców.